Witam, dzisiaj w końcu odpakujemy karton mleka z Ajoną. No, wahałam się, czy tak kupować, ale ostatecznie no, udało mi się kupić. Po kolei, co tu mamy? To jakieś, że pisze, że Made in USA. To są po prostu kosteczki. Co ciekawe, nie ma takiej kostki sześciościennej, a zamiast tego mamy po prostu coina z Ajoną. Że jest spoko do zaznaczania, ale trochę średnio. No czasami są ludzie, którzy używają normalnie coinów, ale no z coinów się już trochę odchodzi, jeśli chodzi o gry. Rzecz kostek. I co my tu mamy? Tutaj oczywiście kod i mamy oczywiście promkę Ajono. Śliczna. Muszę przyznać. I tam jeszcze dodatkowe, kolejne Ajono promeczki. Zaraz odpakujmy. Mamy taką promkę Ajono i tu takie dwie błyszczące ze znaczkiem jej kanału. Oczywiście Ajono polega na tym, że tasujemy swoją rękę i dajemy ją pod spód i bierzemy tyle kart, ile mamy prizów. Jest to bardzo grywalna karta, więc oprócz tego, że mamy tu motyw kawaii, to jeszcze mamy grywalną kartę. Mamy oczywiście koszulki, które są no, typowo pokemonowe, czyli mogą się tutaj rozklejać. No ich jest niestety 65, no i do tego mamy jeszcze takie pudełeczko z Ajono z Biblubem, no tutaj widać, że ona robi ze streama, tak, bo ta postać jest, jakby ktoś nie wiedział, streamerką. No takie małe pudełeczko, no i oczywiście mamy, oczywiście tutaj koło tego mamy markery, Burn i Poison, no i do tego mamy boostery. Następujące dwa Temporal Forces, Paradox Rift, Obsidian Flame, Base Set, Scarlet Violet, no i Lost Origin, którego zostawię jak zawsze na końcu, bo uwielbiam Lost Origin. To lecimy. Kurwa, masywne te. Trochę tak, nie wiem, wypełnione aż po brzegi. Mamy Mroczną Energię, mamy Melduma, mamy Belloma, Rohli Koli, mamy Hetemora, mamy Lai Krona, mamy Salvadora, który jest średnio grywalną kartą, ale zdarza się, że trafimy na nią w prelisach. Mamy Parafina i mamy... No to mamy hita pierwszego, jest to Prime Catcher i to, kuźwa, już trzeci w tym secie, jaki mi się trafił. Tak, bardzo potężny ace pack i to grywalny w wielu kartach. Polega na tym, że switchujemy siebie i oponenta. To jest najbardziej grywalny ace pack, jaki wyszedł do tej pory. I cieszę się, że mam kolejnego. Potem mamy oczywiście Belema, no i Koraidon. Zresztą sam Prime Catcher z powodu wysokich zapotrzebowań może być wart nawet 200 zł, więc to już jakiś zwrot. Ale tak na Prime Catchera dużo osób poluje, a mi się trafił już trzeci z rzędu. Kto się mówi do trzech razy sztuka. Mamy Ognistą Energię. Mamy Bramblina. Mamy Grafiga. Rosalię. Mamy oczywiście Cutiefly'a. Mamy Great Tuska z Milem. No, nie wiem, napiszcie, czy ktoś wierzy jeszcze w Great Tusk Mil. Bronzonga. Za dużo. Bardzo grywalna karta Ancient Booster Capsule. Sable jest tu reversem. Medichap jest reversem. I mamy kolejną Torterrę. Czyli tutaj samo oddanie. No to mamy teraz paradoksy. Ja tam liczę na jakąś sadę. Byle jaką, byleby była na takiej zasadzie. Mamy oczywiście energię metalową. Dumble, Miltank, Wimpot. Lucy, Krokoral, Tulip, Dondozo, Gargadula jest reversem. O, mamy bardzo przepiękną Espatrę. I to z abilitką Stance, którą jak się zagrywa z ręki, to oczywiście ona się chroni. No i mamy Gargalic, ale zawsze jakaś ładna trainerska. Obsidian Flame! Zobaczę, co odda. Mamy metalową energię, Topeki, Lampert, Gloom,
Bronzorg, Skarmory, Woktrio, Darmatian, Glom jest reversem, Swibrul jest reversem i Greta, która jest kompletnie bezużyteczna. No, Skarę, Violet, obsediany nie lubią. No to przechodzimy do base setu. Mamy Metalową, Pardwit, Wiglet, Toskull, Sandl, Toadskull, Vitality Band, który jest odgrywalny, Toxic Crocity, Toadskull jest reversem, Zangoose jest reversem, no i Dondozo, czyli nic. No i Lost Origin, zobaczmy. Coś zajebistego trafimy. A, zapomniałem, że to 4. Teraz. To mamy oczywiście metalową, mroczną energię. Iskan, Dorto, Panic Mask, Rhinohorn, Sudowoodo, Snowware, Raichon. Empion, reversem jest Kaprik i mamy bardzo grywalnego Sableya. Tak, legendarna karta, którą każdy chciał. Jest to oczywiście Sableye Lost Zone, który oczywiście z atakiem Lost Mind może przekładać se 12 damage counterów, więc jest to taki norerka, ale z tych bardziej grywalnych. I w sumie nawet nie jest aż tak źle, mogło być w sumie gorzej.